Nazywam się Nike, córka tytana Pallasa oraz jego żony, władczyni podziemnego Styksu. Jestem skrzydlatą boginią zwycięstwa, wiecznie młoda, o biało-marmurowych skrzydłach z gałązką oliwną w dłoni. Jestem również kobietą sukcesu oraz biznesu. Niekiedy chodzę w eleganckich garsonkach, na zebrania zarządu. Nie wszystko można załatwić przez telefon. Gdy bogowie zostali wygnani na Olimp, pozostałam między ludźmi. Ludzie potrzebują zwycięstwa nie mniej, niż potrzebują miłości. Porozumiałam się z bogami chrześcijańskiej dzielnicy, obiecałam im nigdy nie dopuścić do powrotu bogów helleńskich, oni zaś włączyli mnie w poczet chrześcijańskich wyobrażeń. Zwykle pojawiam się między koszem chleba a kielichem, trzymam wieniec albo palmę. Symbolizuję w ten sposób zwycięstwo Chrystusa. Praca jak praca, symbol jak symbol. Nie narzekam, nie pozuję często. Prawdziwe zwycięstwo odniosłam później i onegdaj założyłam firmę szewską, która szybko stała się globalną korporacją. Mam w ofercie obuwie sportowe, ubrania, torby, gadżety, piłki. Ostatnio wchodzę w dżinsy, lecz rynek jest trudny i nasycony. Sponsoruję też drużyny olimpijskie oraz budowę studni w Afryce. To ostatnie jest niedochodowe. Cóż z tego, że Afrykanie będą mieli wodę, skoro nigdy nie dorobią się wystarczających pieniędzy, żeby coś ode mnie kupić. No ale jako prezes muszę dbać o dobry PR. Dobry PR to zyski. Zyski to ja.